back in time to before we knew anything, holding us together. It's holding us together. I'm tied to you.
nie wnosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Drodzy Joannie i Pawle, drodzy rodzice, droga rodzino, wszyscy tutaj przybyli bracia i siostry. Paweł i Joanna sami wybrali fragment Ewangelii, który został przeze mnie odczytany. To sprawia, że ta liturgia słowa staje się im bliższa, ale staje się też prawdziwie waszym mottem życiowym, mottem waszej miłości małżeńskiej i mottem tego sakramentalnego momentu. Co możemy wyczytać z tej Ewangelii, a co stanowi takie przesłanie dla nas? Otóż pierwszą rzeczą jest fakt, że pierwszy cud Chrystusa dokonuje się podczas wesela i polega na tym, że Chrystus chroni od kompromitacji weselników, od kompromitacji tych, którzy urządzali to wesele, czyli Pana i Pani Młodej, nowożeńców, starosty weselnego, tych, którzy zorganizowali to przyjęcie. I moi kochani, nie jest to przypadkowe, bo Chrystus, który przyszedł na świat, aby wzbudzić w ludziach wiarę w Niego samego, przychodzi najpierw do małżonków. Przychodzi najpierw tam, gdzie rozpoczyna się życie małżeńskie. Tam, gdzie rozpoczyna się życie rodzinne. I sukcesem i kluczem piękna i pięknego życia rodzinnego i małżeńskiego jest właśnie to, aby na samym początku zaprosić Chrystusa i Jemu pozwolić dokonywać wielkich rzeczy. I wtedy prawdziwie życie dwóch osób, życie całej rodziny zostanie uchronione od kompromitacji. A jak się to dokonuje? Z pomocą przychodzą słudzy, którzy mają wykonać irracjonalne zadania. Stąpie, które należą do żydowskich oczyszczeń, mają zostać napełnione wodą. I to jeszcze napełnione wodą pogrzebu. W tym momencie na wesele nie potrzeba wody, potrzeba wina. I ta czynność, którą zaczęli wykonywać, była czynnością niezrozumiałą, irracjonalną. Dopiero spotkanie z Chrystusem, dopiero fakt, że wykonali to w posłuszeństwie Jego słowu, sprawia, że to nie jest woda, tylko to staje się wino. I tak też życie rodzinne, życie małżeńskie często składa się z takich rzeczy, z takich elementów, które wydają się prozaiczne i wydają się nie mieć sensu. Tym, który daje sens, tym, który sprawia, że jest to po coś, jest Chrystus. Żyjemy w takich czasach, w których naprawdę wezwanie Chrystusa często wydaje się lanym takiej wody. A jednak ma on w sobie swoją moc, swoją sprawczą moc. I tak samo wy tu i teraz, decydując się, że zakładacie sakramentalną rodzinę, że zakładacie właśnie tę sakramentalną więź, w oczach wielu jesteście takimi, którzy leją wodę. Przecież małżeństwo jest teraz nieatrakcyjne. Małżeństwo jest teraz niepopularne. Przecież lepiej może żyć w jakimś związku partnerskim, w wolnym związku. To już w oczach innych jest lanie wody. Równie dobrze
uczestnictwo w Eucharystii, ale też i takie codzienne umieranie w swoim egoizmie. Bo małżeństwo to patrzenie najpierw na dobro drugiej osoby. Ja chcę, aby żona była przy mnie szczęśliwa. Ja na drugim miejscu. Ja chcę, aby mąż był przy mnie szczęśliwy. Ja będę na drugim miejscu. I to również w oczach ludzi może być takim laniem wody. Ale decydujecie się na to, bo wierzycie w Chrystusa i wierzycie w swoją miłość. I wierzycie w to, że wasza miłość, która jest umocniona sakramentem, że ta wasza miłość, która jest umocniona zaproszeniem Chrystusa do was, sprawi, że to wszystko przyniesie sens. Dalej podczas tego wesela okazuje się, że wino to jest wspanialsze niż to, które wcześniej było na weselu. Zawierając sakramentalne małżeństwo, czyniecie o wiele piękniejszy dar niż setki, tysiące rzeczy, które mogą was spotkać na tym świecie. Niż doskonała praca, niż kariera, nawet dom na końcu świata. To nic w porównaniu do tego daru, jakim jest miłość drugiej osoby. I to miłość jeszcze umocniona sakramentalnym węzłem. Uczyniliście tą Ewangelię mottem waszego małżeństwa. Uczyńcie również mottem waszego małżeństwa te inspiracje, które płyną z tej Ewangelii. Zatem po pierwsze to, aby zapraszać Chrystusa do swojego życia i zapraszać Go codziennie, nie tylko od święta. Po drugie, wsłuchiwać się w Jego głos, który prosi często o prozaiczne rzeczy, o proste. Nalej wodę. Ale o takie rzeczy, które mogą wydawać się w oczach innych dziwne i irracjonalne. Lej wodę, czy też potrzeba wina. Bo Jego boską mocą, Jego obecnością w połączeniu z zaufaniem, które może dać człowiek, Jego słowo sprawia, że pojawia się wino lepsze niż dotąd. Sprawia, że doświadcza się innej jakości niż tę jakość, której wcześniej się zaznawało. Niech wasza miłość będzie też miłością na wzór listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, na wzór hymnu, które również można streścić w jednym zdaniu. Taka miłość jest możliwa tylko na Bożą miarę. Taka miłość jest możliwa wtedy, gdy wypływa z miłości do Boga i prawdziwie na nim się koncentruje. W takiej chwili uczestniczymy. I choć oczy wielu tutaj zebranych skupiają się na narzeczonych, na Pawle i na Joannie, to tak naprawdę skupiamy się dzisiaj na Chrystusie i na nich. Na trzech osobach. Na trzech osobach. Bo sukces nie przychodzi z dwójką, ale sukces przychodzi z trójką. Za chwilę ten ważny moment. Niezwykle duchowy, niezwykle podniosły, niezwykle przejmujący. Bo moment sakramentalny. To taki moment, w którym jakby ziemia się zatrzymała, a otworzyło się niebo. Bo dotykamy rzeczywistości nie ziemskiej, ale ponadczasowej, niebieskiej. Odwagi. Odwagi do tego kroku i odwagi, by o tym kroku później w waszym życiu, byście o tym kroku nigdy nie zapominali. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła
powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Paweł, biorę Ciebie, Joanno, za żonę. Biorę Ciebie, Joanno, za żonę. I ślubuję Ci. Miłość. Wierność. I uczciwość małżeńską. Oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedyny. I wszyscy święci. Ja, Joanna. Biorę Ciebie, Pawle, za męża. I ślubuję Ci. Miłość. Wierność. I uczciwość małżeńską. Oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedyny. I wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć, jako znak miłości i wierności. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Joanno, przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Pawle, przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I'm so tired of the same old lines we rehearse and rhyme but don't believe. Ain't it time that we speak our minds and just realize we're meant to be? Say you want to and we'll leave tonight. Say the word, it's up to you. But I think we both know how these things go. Just say you want to. Now I'm not sure what tomorrow holds, but we'll never know unless we try. So take my hand, baby, don't let go, and with a little hope we'll be alright. Say you want to and we'll leave tonight. Say the word, it's up to you. But I think we both know how these things go. Say you want to. Say you want to and we'll leave tonight. Say the word, it's up to you.
But I think we both know how these things go. Just say you want to. Now I think we both know how these things go. Just say you want to. Thank you.
zbrodniczy strach. Krzyczałaś, wyczały na brzegach kwiatki. Cała załoga stała w łzach. Lecz kiedy dziadek twoje zatorył, ty to zaczął płuca wziąć. Ciało coś w tym, ty to się ma. Marzy mnie i mógł tak daleko ode mnie, ale sercem zawsze jestem przy tobie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Szczęścia na nowej drodze życia. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, bo to najważniejsze podobno. Radek, oczywiście, wszystko jest ten. Wszystko jest... Jeszcze raz. Dobra, mamy naturalnie. Grubego hajsu. Grubego hajsu, dużo zdrowia. Tak. No i szczęścia, no i spełnienia marzeń i wszystko, żeby się układało bardzo może dobrze. Może jakiś pociech? To tak jak ksiądz życzy. A przynajmniej sukcesów w działaniu. Tak właśnie. Dobra, no cóż. No i chyba tyle. No jeszcze raz chcieliśmy wam życzyć wszystkiego najlepszego. Najlepszego. Szczęścia przede wszystkim. Miłości, wzajemnego szacunku i żebyście zawsze mogli na sobie polegać. I żeby się wasze wszystkie marzenia spełniły na tej nowej właśnie drodze. Cóż mogę dodać? No kochane dzieci, szanujcie się, kochajcie się. Bądźcie szczęśliwi całe życie. I oczekujemy wnuków. A no wnuków. Właśnie. Teraz ja tam. Kochane dzieci, choćby było u was źle, ale zawsze się kochajcie, szanujcie. Bądźcie za sobą, dogadujcie się, naprawiajcie to, co byście zepsuli, przepraszajcie się. A przede wszystkim rozmawiajcie. Rozwiązujcie konflikty rozmową. Rozmową. Nigdy w złości i nigdy nie kładźcie się spać pokłóceni. Zawsze najpierw się pobudźcie, jeśli by była taka potrzeba, czego nie życzymy. Thank you.
oczywiście doskonale, o to chodziło. Prawie wszyscy. Thank you.
to nie za długo. Cierpliwość. Thank you.
jest ich chwila. To jest ich naprawdę niesamowita chwila. Więc bądźmy razem z nimi, zróbmy tam jakieś duże koło. I Państwo młodzi wręczają prezenty rodzicom, a my zaczynamy grać piosenkę specjalnie zamówioną rodzicom. Wszyscy łapiemy się za ręce. Amen.
drodzy Państwo, teraz będzie uroczyste pokrojenie weselnego tortu. Muszę sobie odwrócić, nie?
Mało oklaski było, jeszcze więcej oklasków. Więcej oklasków. Jaki to radzi samochód? Ma pani prawo jazdy? No. Okej. Dobrze. No to teraz zrobimy zupełnie z innej bajki historię. No to pan, a nie, z tej samej. Młody wracał, lepiej prowadzi, zapłacił. Dobra, kto będzie prowadził samochód po imprezach? No dobrze, no to kto pierwszy zasypia w łóżku? A dlaczego te oklaski? Dlaczego te oklaski? Zaraz, słuchajcie, zadam jeszcze raz to pytanie. Jeszcze raz to pytanie. Kto pierwszy zasypia w łóżku? Dlaczego pani klaszcze? Dlatego, że jak nie ma na co czekać, to śpi. Doskonały komentarz, naprawdę. Naprawdę, nie, naprawdę, szacunek. Nie bez powodu pani z upadek głupiej. Pani wiecie, że ma pisać życia. Jeszcze nie posmakowało mnie, to dobre. Nie dam cię do mikrofonu. Ja jestem zdrowy. No dobra, kto więcej przynosi w niedzielę słoików od swojej mamusi? Pani Młoda? Wskazanie pani Młodo? Nie! Wielkie brawa, okej. To się zgodziło. Dobra, i teraz tak, słuchajcie, państwo młodzi, teraz wprowadzą was, proszę o jedną rzecz. Odpowiedź musi być tak szybka, zdecydowana, może być nietrafna, potem się wytłumaczycie z tego, ale liczy się szybkość. Pierwsze 3 sekundy. 3 sekundy. Okej? Okay? Dobra. Kto bardziej kocha swoją teściową? Tutaj, na tym krześle, trzeba tutaj położyć sobie talerzyk z ogórkiem kiszonym. Może być konserwowy. Może być konserwowy. Na talerzyku musi być. Nie, no doskonale. Tutaj mówisz po prostu ogarnąć sytuację. Brakło ogórku! Po prostu sprawa. Brakło ogórku! Nie ma ogórku w niej. Kto nie zdążył? Nie zdążyło się ogórku. Brakło ogórków. Przypominam, że można było ogórki rozrywać na 2. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Wypada z gry. Słuchajcie, ale tak. Wypada z gry. Odstawiamy jedno krzesło. Nie, talerzyk nie zostanie na krzesło. No to dobra, to teraz na tym talerzyku, żeby sobie zarezerwować to miejsce, trzeba położyć co? Ale słuchajcie, żeby nie było pomyłek. Jaki sens? Kieliszek wódki! Kurwa, zostajecie. Naprawdę szacunek. Takich zawodników jeszcze nie było. Brawo dla nich. Szacunek dla nich. I w tym momencie pozostali zawodnicy robią dokładnie to samo. I zagryzają ogórkiem. To było mistrzostwo świata. Naprawdę, panowie.
No to słuchajcie, nie odstawiamy krzesła, robimy dogrywkę, lecimy dalej. I teraz na tym talerzyku trzeba położyć banana. Jest jabłko. Ale nie ciasto. Zabrakło. Szabotka to była. Sytuacja jest prosta. Wojtkowi Ryśkowi dziękuję. Wielkie brawa dla Wójka. Oczywiście wielkie brawa dla Wójka Ryśka. Można kostka. Żeby zostać w grze, trzeba na talerzyku położyć co? Kwiatuszek. Ja uważam, że pani była pierwsza. Jednak zaraz było wielkie brawa. Pani była pierwsza. Wojtek, nie udało się. Mamy kwiatuszek tutaj na krześle i teraz tak, żeby wygrać ten konkurs, trzeba położyć na krześle co? Listek papieru toaletowego. Adam leć, to widziałaś. On to może przegrać jeszcze. Nie, to jest kuteczka, to nie. Listek papieru toaletowego. Jak będzie miał dwa, to nie zaliczę. To nie ma opcji. Więc myślę, że jeden. Thank you.
smutny jak pies.